Konfederacja, wolność i niepodległość. Kandydat na prezydenta w 2020 roku. Panie i panowie, Krzysztof Bosa! Dziękuję bardzo za dobre słowo, dziękuję za tą atmosferę, dziękuję za to gorące przywitanie i dziękuję za zaszczyt bycia pierwszym przemawiającym, który dzisiaj na naszej konwencji, historycznej konwencji, być może największej konwencji ideowej prawicy w Polsce, ma zaszczyt mówić o naszym programie, o tym, jak chcemy żyć. A kontekst, moi drodzy, do tego mówienia jest bardzo dobry, bo Konfederacja jest wreszcie na fali wznoszącej. Kiedy spotykaliśmy się w lutym, kiedy deklarowaliśmy, że odzyskamy Polskę, wówczas niewielu dawało nam szansę na to, o czym mówił w swoim przemówieniu m.in. Sławomir Mentzen, że idziemy po kilkunastoprocentowy wynik. Wielu wówczas w to nie wierzyło. A dziś widzimy to, że w Polsce coś się zaczęło zmieniać i Konfederacja zaczyna ten sezon polityczny z pełną energią. Kochani, będzie dzisiaj, myślę, że będzie dzisiaj bardzo dużo momentów do skandowania, bo dzisiaj nie będą tylko dwa przemówienia. To będzie bardzo bogata konwencja, to będzie bardzo bogata konwencja w nasze postulaty, w naszych liderów, ale zatrzymajmy się na moment na tej prezentacji, która poprzedziła moje wejście. Co my widzieliśmy? Widzieliśmy rzeczy, które wydają się normalne. Widzieliśmy rzeczy, które powinny być w zasięgu każdego człowieka, który ciężko pracuje. Dom albo mieszkanie, wakacje, jakiś wypoczynek, podróże. Widzieliśmy rodzinę, widzieliśmy perspektywę, żeby było nas na to wszystko stać. My chcemy pracować, my chcemy budować swoją przyszłość, my chcemy oszczędzać kapitał w naszych rodzinach, my chcemy mieć co zostawić naszym dzieciom. I sytuacja w Polsce spowodowana przez polityków tak PiS-u, tak Platformy, tak rządzącej Lewicy, rządzącej już jakiś czas temu, ale nie zapominamy tego, jak Lewica w Polsce rządziła, bo nie jest nowa. Ta perspektywa, że będzie nas stać na te rzeczy dzięki naszej ciężkiej pracy, nikt z nas nie chce niczego za darmo. Ta perspektywa ucieka. Horyzont spłacenia naszych zobowiązań, horyzont uzyskania zdolności kredytowej, horyzont zarobienia na rzeczy, które są podstawowe po to, żebyśmy mogli utrzymać swoje rodziny, ucieka. I to nie dzieje się samo. To nie dzieje się przypadkiem. To nie dzieje się tylko przez wojnę na Ukrainie. To nie stało się tylko przez pandemię. To są długookresowe tendencje zaprogramowane przez polityków tak w Warszawie, jak w Brukseli. I Konfederacja jest tą siłą, która mówi stop! Normalność. To skandują ludzie po prawej stronie sali. Tak jest, tego chcemy. Normalność to jest taka sytuacja, kiedy pracując jesteśmy w stanie zarobić na rzeczy, których potrzebujemy. To jest normalność. A nienormalność to jest to, co obiecują wszystkie inne partie. To znaczy taka sytuacja, kiedy musimy oglądać telewizję, żeby dowiedzieć się, co dostaniemy, co politycy postanowili nam rozdać. Czy my to skądś znamy? Przecież tak wyglądało życie w PRL-u. I dziś partie, zarówno rządzące, przedstawiające się jako prawica fałszywie, jak i partie przedstawiające same siebie jako opozycja demokratyczna, w odróżnieniu może od Konfederacji. Dziś oni uznają, że to jest normalność. Dla nas to nie jest normalność i nigdy nie będzie.
Moi drodzy, trzeba powiedzieć wprost. Została złamana umowa społeczna zawarta ze społeczeństwem w trakcie referendum akcesyjnego. W wielkim uproszczeniu, pomijając całą warstwę propagandową, ta umowa wyglądała w ten sposób, że poddajemy się konkurencji ze znacznie bogatszymi narodami na wspólnym rynku i w zamian za to, w wyniku ciężkiej pracy, poprawiamy swoją sytuację materialną i poprawiamy swoją sytuację polityczną. Ta umowa została złamana, ponieważ sama Unia Europejska przy radosnym poparciu tych wszystkich ogłupiałych polityków z PiS-u, Platformy, PSL i Lewicy zaczęła przedstawiać całą politykę na zupełnie inne tory. Co dostajemy zamiast równych zasad konkurencji od dobrych kilku lat? Co dostajemy zamiast możliwości pracy i oszczędzania? Dostajemy absurdalną politykę klimatyczną, która na razie nie zmniejszyła temperatury na planecie ani o pół stopnia, ale zmienia nasze życie na niekorzyść. Dostajemy niszczenie konkurencyjności przemysłu, gdzie już w Brukseli się połapali, że ten przemysł traci konkurencyjność i kombinują, jak tu wprowadzić cło węglowe, żeby tą konkurencyjność odbudować. Wspaniały pomysł. Odbudujmy konkurencyjność Europy, wprowadzając więcej podatków. Na pewno się uda. Dostajemy horrendalne koszty energii, na które przestaje być stać przemysł. Komisja Gospodarki z Przemysłem Energochłonnym w Sejmie wyglądała jak stypa. Oni wiedzą, że już jest czas wygaszać produkcję w Europie, że trzeba tylko kombinować, jak ominąć regulacje wjazdowe. Zresztą Komisja Europejska również nad tym pracuje, stąd między innymi umowa z państwami Mercosur, w ogóle nie poddana żadnej debacie publicznej, na której wiele pewnie stracimy, szczególnie polskie rolnictwo. Dostajemy eksplozję kosztów budownictwa. Moi drodzy, technologia idzie do przodu, a budowanie jest coraz droższe. Czy coś tu nie jest nie tak? Czy nie powinno być tak, że stać nas na coraz więcej, ponieważ jesteśmy coraz bardziej zaawansowani technologicznie? Jak to jest, że po 20-30 latach bardzo ciężkiej pracy stać nas na coraz mniej, a nie na coraz więcej? Coś tu jest bardzo nie po kolei. I dostajemy niszczenie bezpieczeństwa, niszczenie perspektywy bezpiecznego, spokojnego życia w rozwiniętej cywilizacji ze względu na obłędną politykę migracyjną prowadzoną przez państwa zachodnie, które w tej chwili regulacjami unijnymi chcą tą politykę rozciągnąć także na Polskę. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody. Nie ma zgody. Moi drodzy, trzeba też powiedzieć, że poza tym, że została złamana umowa społeczna, zawarta nieformalnie ze społeczeństwem w trakcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, umowa, która polegała na tym, my ciężko pracujemy, a narody zachodnie poddają się konkurencji z Polski. Jeżeli jesteśmy lepsi w branży transportowej, to osiągamy lepszą pozycję, a nie, że nam to blokują później pakietami mobilności. Została złamana także umowa zawierana przez polskie społeczeństwo z kolejnymi partiami, które rządziły. Przyjrzyjmy się krótko, co obiecywali. Lewica mówiła, że będzie europejsko, że dogonimy bogaty Zachód. Rządziła, nie dowiozła. Platforma obiecywała ciepłą wodę w kranie i grillowanie zamiast politycznych kłótni. Czy jest chociaż jedna osoba w Polsce, która w tej chwili Platformę kojarzy z czymś innym niż polityczne kłótnie? Ja nie znam. PiS z kolei fałszywie przedstawił się jako prawica. Sam się do tej roli namaścił z pomocą usłużnych mediów. I obiecywał konserwatywne państwo dobrobytu. Nie jest ono ani konserwatywne, ani tego dobrobytu nie widać. Widzimy tłumaczenie się z inflacji, która zżera siłę nabywczą pensji Polaków, zżera wartość oszczędności i końca tego zżerania nie widać. Te wszystkie partie zawiodły Polaków, zdradziły swoje własne postulaty. Te wszystkie partie muszą odejść. Nieustannie dziennikarze dzwonią do nas i pytają, z którą z tych partii chcemy rządzić. Odpowiedź jest bardzo prosta. Z żadną z nich. Przychodzą na zmianę działacze i wyborcy tych dwóch partii, mówią, słuchaj, wy naprawdę uważacie, że jesteśmy tak samo beznadziejni jak ci drudzy? Ja im wtedy mówię, może nie dokładnie tacy sami, jesteście bardzo komplementarni. Wybór, jaki przed nami stoi,
już chyba bez ironii tak można powiedzieć, to jest wolność i niepodległość, albo z drugiej strony socjalizm. Socjalizm budowany w kraju, socjalizm budowany w Brukseli. Wszystkie partie, które z nami konkurują w tej chwili w polityce parlamentarnej, są połączone jednym wątkiem programowym. To jest centralizm i to jest fiskalizm. Żadna z tych partii nie wierzy, że można poprawiać nasze życie oddolnie, że my jako obywatele możemy tu mieć jakąś sprawczą rolę. Jedynie Konfederacja pielęgnuje tą politykę, pielęgnuje to podejście, pielęgnuje tą tradycję obecną i w konserwatywnym liberalizmie, i w konserwatyzmie, i w narodowej demokracji. Właściwie we wszystkich nurtach ideowej prawicy. I to jest nasza siła. Na poprzedniej konwencji mówiłem o tym, że rywalizacja, konkurencja, to są rzeczy potrzebne, to są rzeczy, które mają rolę napędzającą rozwój. A dziś chciałbym pójść jeszcze o pół kroku dalej i powiedzieć coś, czego nie potrafią oni wszyscy przełknąć. Także nierówności, także różnice mają swoją ważną rolę w gospodarce. W momencie, kiedy średnia pensja zbliża się do minimalnej pensji, coś jest głęboko nie tak. Powinno być tak, że ten, kto ciężko i dobrze pracuje, ten będzie miał więcej. Powinno być tak i tylko w ten sposób możemy zbudować prawdziwe państwo dobrobytu, bogatą i dumną Polskę. Wolną Polskę. A nie etatystyczną. Tak chcemy żyć. Tak chcemy żyć. Właśnie tak. Chcemy zachować swoje wolności. Chcemy zachować wolność od inwigilacji. To, co PiS próbuje nieustannie przemycić w najróżniejszych ustawach. A później mówią, że są obrońcami wolności fałszywie. Chcemy zachować wolność od ucisku fiskalnego. Sytuacja, w której obywatel mniej zarabiający oddaje w podatkach pośrednich, bezpośrednich, składkach, daninach, jak zwał, ale przymusowo. Ponad połowę tego, co zarabia. To jest sytuacja absurdalna. Niektórzy nas krytykują, mówią, że Konfederacja ma propozycje dla dobrze zarabiających, dla bogatszych. Ludzie, jeżeli ktoś, kto mało zarabia, ma ponad połowę oddać, to dla kogo to są propozycje, to co proponują wszyscy inni? To my chcemy ludziom dać ich własne dochody, a nie zabrać. Jak można tak gardzić własnym społeczeństwem, żeby wszystkim jednocześnie wmawiać kłamstwo, że jeżeli się wszystkim dużo zabierze, to się wszystkim jeszcze więcej rozda. Przecież to się kupy nie trzyma. Trzeba to mówić wprost, otwarcie, właśnie tak prostym językiem. Chcemy zachować wolność od absurdalnych regulacji przedstawianych nam jako prawo. Nie każda regulacja będzie dla nas prawem. To, że ktoś coś wydrukuje czy napisze w Brukseli, to, że przejdzie to przez wszystkie unijne instytucje, albo to nawet, że ktoś przegłosuje to przez polski Sejm, to jeszcze nie sprawia, że my będziemy jak niewolnicy spełniać każdy kaprys, który został napisany na papierze i przeprowadzony przez instytucje. Mamy swoje prawa, wynikające z prawa naturalnego, z polskiej tradycji, a nawet z konstytucji, która jest niedoskonała, ale jest! Chcemy zachować wreszcie wolność od politycznej poprawności i od politycznej cenzury, która nigdy nie była rozwinięta w III Rzeczpospolitej na taką skalę. Kiedy rządzili postkomuniści, uważaliśmy, że jest duża cenzura. Teraz jest większa. Wstydźcie się, byli antykomuniści, którzy jeszcze wspieracie PiS. Wstydźcie się tego, co wspieracie, bo takie mechanizmy cenzury, jak w tej chwili rozwinięte zostały, nie powinny mieć miejsca w państwie demokratycznym. Precz z cenzurą, tak jest. Wolność, której chcemy bronić, wolność, zgodnie z którą chcemy żyć i korzystać, to jest produkt rozwiniętej cywilizacji zachodniej, rozwiniętej cywilizacji europejskiej. W Polsce nazywamy tą cywilizację też cywilizacją łacińską za profesorem Feliksem Konecznym. Przypomnijmy, trzy podstawowe filary. Grecka filozofia. Co my tam znajdujemy? Logikę dwuwartościową. Przecież wszystkie siły poza nami odrzucają logikę dwuwartościową. Jak się posłucha ich wypowiedzi, to często jest bełkot.
Gdyby oni szanowali logikę, to w większości spraw musieliby się zgodzić z nami, ale nie szanują jej, odrzucają. Drugi filar, rzymskie prawo. Czy prawo tak zwane unijne, czy ta inflacja norm, gdzie jedna przeczy drugiej, czy to ma coś wspólnego z dyscypliną intelektualną prawa rzymskiego, które się jeszcze uczy studentów na studiach prawniczych? Coraz mniej. I etyka chrześcijańska. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby uznać, że ona ma pewną wartość. Wszystkie te trzy filary są wywracane w tej chwili. A zamiast tego, co dostajemy? Tam, gdzie nie ma cywilizowanych obywateli, tam nie ma wolności. Tam jest chaos i bezprawie, albo jeszcze gorzej, tyrania, rządy siły. I Konfederacja tego nie chce i w Polsce chce obronić wolność i podstawowe zasady naszej cywilizacji. I między innymi dlatego musimy uważnie planować, kogo przyjmujemy do Polski, bo żebyśmy mieli wolność, to ta wolność musi być czymś, co dzieje się między obywatelami. Obywatelami, którzy mają przynajmniej podstawowe wartości wspólne, a nie zupełnie rozbieżne. Mówią niektórzy, że nasze podejście to egoizm, oskarżają nas. Nie. Nasze podejście to jest odpowiedzialność. Chęć zachowania wolności nie jest egoizmem. Chęć zachowania wolności jest przejawem życia. Nie będziemy za to przepraszać, ani się tego wstydzić. I jednocześnie przedstawiamy dobry program polityk publicznych. Lepszy niż pozostali. To się nie wyklucza. Moi drodzy, powiedzmy to wprost. Chcemy żyć jako wolni ludzie, ale nie tylko po to, by zająć się prywatnymi sprawami. Gdyby tak było, to przecież byśmy się tutaj nie spotkali, bo nikt z nas tutaj nie przyjechał dla prywaty. Ale także dlatego, że mamy do załatwienia ważne sprawy polityczne. Ani niewolnicy, ani klienci opieki społecznej nie naprawią państwa, nie naprawią prawa, nie naprawią życia społecznego. Angażujemy się w sprawy publiczne, bo możemy sobie na to pozwolić. Jesteśmy ludźmi wolnymi, samodzielnymi, jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, zdolnymi do działania, do wywierania presji, do realizowania swojej własnej strategii, a nie strategii, którą będziemy konsultować z kimś z zagranicy. Tak chcemy żyć, właśnie w ten sposób. Tak chcemy żyć, nie pod dyktando fałszywych autorytetów, nie na rozkaz władzy, której nikt nie wybierał, która przed nikim nie odpowiada i która nie zna i nie rozumie polskich spraw, bo nawet w języku polskim nigdy nie mówiła. A tak w tej chwili chce żyć większość polityków w Polsce. Przyjmować dyktando z zagranicy i co najwyżej trochę popyskować w mediach. Tutaj, prawda, wyjątek dla niektórych polityków obozu rządzącego. Ale finalnie robią to samo. Na szczęście, żeby przyjść do pozytywów, mamy dzisiaj Konfederację. Najskuteczniejszy projekt polityczny, który dotychczas powstał na polskiej prawicy. Bo te wcześniejsze przedstawiane jako prawica trudno za takie uznać. Konfederacja to jest dojrzała drużyna. Ma wielu liderów, widzimy ich tutaj na plakatach, widzimy ich tutaj na sali. Ma świetnych kandydatów Konfederacja i Konfederacja to jest jedyna realna alternatywa dla tego całego zła, dla tego cynizmu, dla tej deprawacji, która wylewa się codziennie, niezależnie, którą telewizję się włączy, jeżeli ktoś jeszcze włącza. Ludzie zaczynają to widzieć, że w różnych sprawach mieliśmy rację. Sprawy covidowe, lockdowny, sanitaryzm, kontrakty na szczepienia. No, może pół roku później, czasem dwa lata później, ale przyznają nam rację. I zwykli obywatele to widzą. Relacje z Ukrainą, gospodarka, polityka historyczna, polityka europejska. Gdzie te sukcesy, panie prezydencie? Gdzie te sukcesy, panie premierze? Gdzie te osiągnięcia? Gdzie owoce tej przyjaźni? No nie widać. Imigranci i uchodźcy, to co Unia chce robić, ale także to, co chce robić polski rząd. Totalnie hipokrycie. Kilka dni temu byliśmy pod MSZ-em. Wiecie dlaczego? Bo przedstawili rozporządzenie, zgodnie z którym chcą 400 tysięcy obywateli rocznie ruch migracyjny obsługiwać przez internet, już nie w konsulatach. Mówią, że kontrolują, ale chcą robić to przez internet. 4 miliony w ciągu 10 lat. Wymieńmy z jakich państw? Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran,
Pakistan, Uzbekistan, Indie, Katar, Nigeria. Czy to są państwa, z którymi mamy wspólną podstawę kulturową? Czy to z nimi pisowcy chcą zbudować tą wielokulturową Rzeczpospolitą? No przecież to brzmi jak żart. Konfederacja to często jedyny głos rozsądku, jedyny głos krytyczny i niezależny. To wynika z różnicy generacyjnej i to wynika właśnie z różnicy w stylu życia. Nasz styl uprawiania polityki wynika z różnicy w stylu życia. Sondaże pokazują, że Polacy to doceniają. Nie jesteśmy fascynatami i pasjonatami sondaży, no ale trudno nie zauważyć, że coś się ruszyło do przodu. To, co napawa nas wielkim optymizmem, to jest poparcie w młodym pokoleniu. Mówią, że jesteśmy numer jeden wśród młodych mężczyzn. Super, ale mamy też więcej wyborców, wyborczyń, kobiet, które chcą nas wybierać wśród kobiet niż lewica. Niż lewica, tak. Brawo. Brawo dla pań. I tego się boją. I to cenzurują. I będą manipulować. I próbują ośmieszać. Obie strony tego jałowego sporu wolałyby, żebyśmy nie istnieli. Gdybym był od nich, powiedziałbym, że nas nienawidzą. Nie wiem, czy to prawda. Ale jesteśmy dla nich niewygodni i to jest pewne. Tymczasem my spokojnie robimy swoje. Pracujemy. Dziś przedstawiamy program, ponad 100-stronicowy, kompleksowy program. Nasz dokument, Konstytucja Wolności, który przedstawia nie tylko nasze wartości, o których tu mówię, nie tylko nasz styl życia, nie tylko to, co cenimy i szanujemy. Nasz program przedstawia, jak chcemy to zrobić. Jesteśmy konkretni. Tutaj jest to rozpisane. A pierwszy rozdział jest o naszym dorobku programowym, bo on jest bogaty. On jest przedstawiany codziennie na konferencjach prasowych, w naszych projektach ustaw, które wiszą na naszych stronach, o których mówiliśmy na poprzedniej konwencji. On jest wypracowywany przez naszych pracowników i on będzie w następnym Sejmie wypracowywany w naszym klubie. W klubie poselskim, po który idziemy, żeby więcej nie mogli odmawiać nam naszych praw także na forum Sejmu. Mamy swoje poglądy i wiemy, że żeby je zrealizować, musimy spokojnie przekonywać, musimy rozmawiać, musimy pokonywać przeszkody, musimy budować poparcie. Czy to jest polityka skrajna? Czy to jest radykalizm? No przecież to jest demokracja. Przyznajcie to, drodzy dziennikarze. Przyznajcie to. Do tych wyborów idziemy z czwórką Konfederacji. Cztery hasła, głoszone już, nie nowe. Wysuwamy na plan pierwszy ze 100-stronicowego programu. Proste i niskie podatki, o których za chwilę będzie mówił Sławomir Mentzen. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, bo ci, co prowadzą działalność gospodarczą, oni ciągną całą naszą gospodarkę do przodu. To oni muszą zrobić, żebyśmy zarabiali coraz więcej. Nie można ich gnębić i prześladować. Mieszkania i domy tańsze nawet o 30%, gdyby zdjąć ten cały garb regulacji unijnych i krajowych, podatkowych, ale także inżynieryjnych. W programie jest link do konkretnych wyliczeń. To są wyliczenia inżynierów. Tak nam podnoszą koszty wszystkiego. I gotówka chroniona konstytucją. Słuchajcie, nie możemy dać zrobić z siebie niewolników. To nie jest wymysł. To nie jest abstrakcja. Słowacja wprowadziła takie przepisy, a my nie możemy? Możemy i zrobimy to. Najpierw musimy wygrać wybory. Dobry wynik na jesieni. Duży klub w Sejmie. Ale to są tylko cele etapowe. Stawką tych wyborów jest przebudowa systemu partyjnego. Zmiana reguł gry w polskiej polityce. To nastąpi w tym momencie, kiedy wszyscy przestaną do nas dzwonić i pytać, z kim chcemy rządzić. A zaczną dzwonić do innych i pytać, kto chce zrealizować nasz program. Stawką tych wyborów jest obrona naszych praw, naszego stylu życia i zdolność do kształtowania naszego wspólnego losu. I my to zrobimy. Nie mamy wpływowych sojuszników, ale naszą bronią jest prawda. Są ideowe kadry, które siedzą na tej sali. Gratuluję wszystkim z was, którzy się angażujecie. I jest poparcie, jest realne zainteresowanie milionów obywateli mimo próby wyciszenia naszego programu. Wspólnie idziemy po zwycięstwo. Dziękuję wam bardzo i życzę powodzenia w tej walce.